ładną konkurencję chociaż na kręcinę. Jacek wychodził środkiem. Pis wychodził środkiem. Tam wychodził. Przegrały partię, czy ostatnio to wypartię powiedzieć. Pan czuje się usatysfakcjonowany po tej debacie? Będę usatysfakcjonowany, kiedy się konstytucję, która da moim obywatelom chleb. To była dobra dyskusja? To była szanująca, jak wszystkie te debaty. To nie wspólnego z debatą. Zwrócę uwagę na te ostatnie pytania dotyczące kwestii ustrojowych. Dotyczące kwestii ustrojowych. Absolutnie nie miało to nic wspólnego z ustrojem państwa. Ustrój państwa to sądownictwo i prokuratura, relacje między władzą ustawodawczą i wykonawczą, referendum ogólnokrajowe, uprawnienia prezydenta, ordynacja wyborcza. To jest ustrój państwa, a nie pytanie o jabłko czy gruszkę. Ale ja wam obiecuję, że wkrótce, maksymalnie w ciągu 2 lat, nie będziecie, wielu z was pracowało na umowach śmieciowych, będziecie również dziennikarze odzyskają swoją godność. W tym programie było widać, na czym polega manipulacja i ustawienie po prostu funkcjonariuszy mediów. Obecnie partiokracji koalicja nie oznacza nic innego jak kupienie przez duży podmiot, małego podmiotu politycznego, kupienie go urzędami, stanowiskami spółka Skarbu Państwa, kupienie po to, by podnosił łapę tak, jak chce tego duży podmiot polityczny. A my idziemy po państwo obywatelskie. Jak słyszałem te wszystkie, wie pan, przelewanie z pustego funduszu, rzeczy tak, że my damy wam 500 zł na przykład i dają mi te 500 zł z tych pieniędzy, które mi wcześniej zabrali, 70% naszych pieniędzy zabierają w podatku i potem dają mi odnóż, to jest szanujący, cały ten spadek. Ale zdaje się, że w kwestiach pan zrobić w kilku kwestiach mogę się zrobić w Jaki wynik pan liczy w niedzielę? Na to, że nastąpi to pchnięcie sesji. Ale chciałam to jak się przecież my go pan pokazali za to, że jak Szymon stanęła pan to ze wszystkim, ale nie tylko nie o siebie. Na taki wynik, którym antysystemowcy... tylko nie o siebie walczą. Bez antysystemowców nikt nie będzie mógł rządzić samodzielnie. Przegra partiokracja. Uda się czy nie? Czy się uda, proszę pana. Dopóki walczy się z zwycięstwem. Punkt wyborczy. Ja w to święcie wierzę. Ludzi dużo jest. Ludzi dużo jest na Foksach. Za zmianami. Dużo ludzi jest za zmianami. Paweł Kukiz! Paweł Kukiz!